Hello, witajcie wszyscy kochani słuchacze, oglądacze, studenci Słowa Bożego. Witam serdecznie wszystkich tutaj na moim koncie. Dzisiaj pokażę wam Ezechiela 33 w akcji. Doszło mnie słowo wiekuistego, głosząc: Synu człowieka, oświadcz synom twojego ludu, powiedz im, gdy sprowadzam na ziemię miecz, a lud tej ziemi wybrał sobie ze swego grona męża i dla siebie ustanowił go stróżem, więc ten widzi nadciągający na tę ziemię miecz, uderza w trąbę, ostrzega lud, a ktoś słyszy głos trąby, ale nie zwraca uwagi na przestrogę, zatem nadciąga miecz i go usuwa. Niech jego krew spadnie na jego głowę, bo usłyszał głos trąby, ale nie zwraca uwagi na przestrogę, dlatego jego krew będzie na nim. A gdyby dał się ostrzec, przecież by ocalił swoje życie. Zaś jeśli stróż widział nadciągający miecz, a nie uderzył w trąbę, zatem lud nie był ostrzeżony, wtedy nadciąga miecz i usuwa spośród nich kogokolwiek, oto ten został porwany wskutek swojej winy, lecz jego krwi będę poszukiwał z ręki stróża. Przestudiujcie. I tu jest słowa ostrzeżenia dla Edwarda Ćwierza. Pisałem na prywatne message do Edwarda Ćwierza, no niestety tam nie zagląda, nie odbiera, więc sobie pozwoliłem, tu pisałem, tak, ale nie zostało otwarte, więc pozwalam sobie napisać już na publicznie na koncie, bo to ja już pisałem kiedy, o, ze 3-4 tygodnie temu. Ale ja chcę się podzielić ważnym objawieniem z Biblii. Ludzie, którzy nie wyznają Jezusa Mesjasza jako władcę, nie są Izraelem według Biblii. Według Biblii Izraelem kto jest? Izraelem są jedynie odrodzeni z Ducha Bożego, bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela Boga pokój i miłosierdzie, to jest Izrael. Natomiast co do ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, Bóg obiecał taką rzecz. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. I to się wydarzyło. Izrael został odrestaurowany w dniu Pięćdziesiątnicy. Nowe przymierze dla domu Judy i domu Izraela pod władzą Jehuszy Mesjasza. Izraelem, Galacjan 6:15-16 mówi, są ci, którzy są narodzeni z ducha. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie to jest Izrael Boga. I do tegoż Izraela przyłączani są ludzie z narodów. Natomiast Edward Ćwierz głosi fałszywą naukę. Ja tutaj umieściłem komentarze już publicznie, ponieważ chcę, żeby to wideo dotarło. Lunatycy otaczają mnie, ślepi przewodnicy ślepych, mają oczy nie widzą, mają oczy nie słyszą. Chcę, żeby to wideo dotarło do człowieka, któremu to wideo krótkie poświęciłem. Ale nie jest to niezwykłe zjawisko w kościołach chrześcijańskich. Sama nazwa kościół jest fałszywa, zwodnicza, jest to nazewnictwo katolickie i celem tego używania tego słowa w Biblii jest zwiedzenie ludzi, okłamanie, z diabła jest to słowo, nie pochodzi od Boga, to nie jest słowo, które zdaje egzamin z tej zasady sola scriptura. Jest wbrew zasadzie sola scriptura, dlatego Martin Luther oraz William Tyndale, ojcowie reformacji, nie użyli słowa church, kirche, kościół, w przekładach Nowego Testamentu. Edward Ćwierz, nie ma problemu, żeby używać to słowo, ponieważ Edwardzie Ćwierzu, jeżeli słyszysz to moje nagranie, uważam, że jest w tobie duch zwiedzenia, jest duch fałszywego proroctwa, jesteś zwiedziony, oszukany przez diabły, przez demony religijne i potrzebujesz po prostu się zmienić swój sposób myślenia na temat Izraela. Izraelem są narodzeni na nowo. Ty natomiast, Edwardzie Ćwierzu, zwodzisz ludzi. I ja chcę też, żeby ci, którzy to widzicie, słyszycie, żebyście też podsyłali te materiały do Edwarda Ćwierza, żeby się zapoznał z nimi, zapoznał się ze Słowem Bożym z Galacjan 6:15-16 według przekładu Nowej Biblii Gdańskiej, gdyż jest to dobry przekład w kontekście całego Słowa Bożego. Jak widzicie, tutaj są komentarze. Ciekaw jestem, jak długo. Mam nadzieję, że nie zostaną usunięte, a być może zostaną usunięte. Ktoż to wie.
Tutaj widzimy Edward Świerz, wspólnie prowadzi jakąś konferencję razem z księdzem jakimś, Rafałem Radkiem. Ksiądz. Nie ma księży w Biblii, nie ma czegoś takiego jak ksiądz w Biblii. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego. Wszyscy. Zgodnie z listem Piotra, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym przez jego krew. Ja jestem kapłanem Boga żywego, a co tu jakiś człowiek się nazywa księdzem, po co? Co to ma za zadanie? Co on robi? On robi co? Koloratkę nosi, dlatego jest księdzem. Dlaczego miałbym słuchać tego człowieka, jeżeli on wynosi się ponad innych wierzących? Po prostu niech on sobie robi swoją religię jak ma ochotę, ale to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, tak? Tego nie ma w Piśmie Świętym. Wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, wszyscy mamy równy dostęp do Boga. Po co mi ksiądz? Ksiądz to jest system Babilonu, to jest system rzymskiego katolicyzmu. To jest postbabiloński sposób myślenia. Czy to jest ksiądz katolicki, czy jakiś inny, nie ma znaczenia. Po przeczytaniu tej bardzo ciekawej analizy rosyjskiej duszy, tak sobie pomyślałem, a gdyby tak na miejscu cara był Mesjasz i Jeszua. Mesjasz nie miał na imię Jeszua, miał na imię Jahusza. Jest różnica między Jeszua a Jahusza. Jahusza to jest Jahua Jasza, Jeszua to jest tyle, co zbawienie. Ale Jahua Jasza to jest Jahwe zbawia. Także Jeszua to ja nie wierzę, że to jest to imię. Imię Jozuego to jest imię Mesjasza. Imię Jozuego. Nie ma nigdzie Jeszua w pięcioksiągu, ani w księdze Jozuego, ani nie ma tego imienia. Dopiero później to imię się pojawia, dopiero po powrocie z niewoli babilońskiej. Tu też zostawiłem komentarz. Pisałem na Messenger, ale nie zaglądasz tam. Uważam, że jesteś zwiedziony. Opowiadasz herezję. Galacjan 6, 15, 16 z przekładu NBG. Totalnie demaskuje fałszywą narrację kościelną. Lunatycy otaczają mnie, ślepi przewodnicy ślepych. Mają oczy nie widzą, mają uszy nie słyszą. Na YouTubie jest tam wideo. Polecam, żeby sobie posłuchać, odnieść się do tego. To jest tak. Izraelem są wierzący w Chrystusa. Opowiadasz światowe herezje. I mamy z Galacjan 6, 15, 16. A więc na Izraela Boga pokój i miłosierdzie. Kto to jest Izrael Boga? Ci, którzy pójdą w szeregu tą normą, że nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie jest czymś istotnym. Nowe stworzenie. Czyli wszyscy, którzy należą do Izraela, są na nowo narodzeni, uznali autorytet Jahuszy, Mesjasza. Jak mówię, Jahuszy, nie Jeszuły, tylko Jahuszy. Ale jakkolwiek, Jezusa Chrystusa, autorytet Jezusa Chrystusa, tego, który umarł za nasze grzechy, tego, który jest królem Izraela, ustanowiony został jako arcykapłan według melchizedekowego porządku Tory. Porządek lewicki przeminął, został zakończony, mamy teraz melchizedekowy porządek Tory. Tu widzę, że akurat siedzi sobie Edward Świerz razem z członkami synagogi szatana. Co to jest synagoga szatana? W Biblii jest o tym mowa. W objawieniu Jana 2,9, w objawieniu Jana 3,9. Są to ludzie, którzy twierdzą, że są Judejczykami, ale kłamią. Nie są nimi, nie należą do żadnego plemienia Judy. Oni są po prostu wyznawcami, czy potomkami wyznawców pewnego kultu rabinicznego. I żeby przykład podać, no, twierdzą, są Judejczykami, ale nie są nimi, tylko kłamią i są synagogą szatana. Na przykład Benzion Milejkowski wyjechał z Polski, z Warszawy, osiedlił się na Bliskim Wschodzie, zmienił nazwisko na Netanyahu i znacie, Benjamin Netanyahu, znacie tego człowieka z polityki, tak? Benjamin Netanyahu, prawdziwe nazwisko, Milejkowski. Inny przykład, David Ben-Gurion w 1948 roku, premier synagogi szatana, przepraszam, Izraela, premier tego tworu syjonistów, naprawdę nazywał się Dawid Grun. Znowu mamy przykład kolejnego Polaka, który zmienił sobie nazwisko, żeby brzmiało po hebrajsku i udaje Judejczyka, tak? Z plemienia Judy, tak? Ja to mówię, że to jest z plemienia obłudy ci ludzie są. Także, no, o, i tu mamy gwiazdę Bożka Romfana, synagoga szatana. Proszę, widzicie ten heksagram, okultystyczny znak. Także, jak to... Co z tym zrobi Edward Świerz? To zobaczymy. Na razie komentarze są. Domyślam się, że zostaną rychło usunięte. Bardzo bym się pozytywnie zdziwił, gdyby nadal tutaj były za dzień, dwa, trzy, dwa tygodnie. Gdyby się z tego związała jakaś otwarta rozmowa na temat Słowa Bożego. Na temat tego, co mówi Słowo Boże. Ale jakoś no nie bardzo widzę po tych zdjęciach. Widzę, że to jest po prostu totalna propaganda syjonistyczna i że Edward Świerz nie za dobrze zna proroctwa biblijne.
Ale jestem otwarty na rozmowę na ten temat. Ja proszę bardzo, jeżeli ktoś ma telefon do Edwarda Ćwierza, to proszę udostępnić mi telefon. Chętnie zadzwonię, porozmawiam, może na Messenger zadzwonić. No jakieś tam pomysły macie dla mnie, to się dzielcie. Ale to nie jest odosobniony przypadek, jest to powszechne, bardzo, bardzo powszechne zjawisko w sektach chrześcijańskich. W tym kulcie niedzielnego, solarnego, postkatolickiego Jezusa jest to bardzo częste zjawisko, że ci ludzie będą wspierać synagogę szatana, gdyż uważają, że jest to wypełnienie proroctw biblijnych, że ta zbieranina wyznawców, czy potomków wyznawców kultu rabinicznego, że to jest naród wybrany. To coś nie halo jest z głową tych ludzi, albo nie przeczytali dokładnie, co mówi Rzymian 2. Prawdziwie Żydem jest ten, który jest obrzezany na sercu. Jest to obrzezanie w duchu, nie według litery. Bo Jahuda z hebrajskiego będzie znaczyć tyle, co chwalca Boga, ten, który wychwala Boga, czyli prawdziwie wielbiącym Boga, chwalcą Boga naprawdę, prawdziwym tym Judejczykiem Jahuda, Jahudim, prawdziwymi chwalcami Boga, to jesteśmy my, obrzezani w sercu, gdzie wypełniamy prawo Boże, wykonujemy je, świętujemy sobotę, a nie niedzielę. Dlaczego? Bo robimy to, o czym mówi Rzymian 2. Halleluja, między innymi. Halleluja. Wykonujemy prawo Boże, nie jesteśmy tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie, jak ci ludzie z tego kultu niedzieli naśladują papieża, tylko my naśladujemy Jezusa Chrystusa i te kobiety, które w Łukasza jest opisane, że one poszły do grobu dopiero jak sobota minęła, bo zachowywały przykazanie zgodnie z tym, co prawo Boże mówi, tak? Halleluja. Kochani ludzie, szalom na każdy wierny Bogu dom. To chciałem tak szybko przekazać trochę w pośpiechu, bo obawiałem się, że zostanę szybko zlikwidowany. Bo na stronie tego kościoła Wieczernik to moje komentarze zostały szybko zlikwidowane, chyba w przeciągu godziny, ekspresowo. Bez żadnej komunikacji ze strony tych ludzi. Także zgodnie z Ezechiela 36 staram się komunikować z takimi ludźmi, ostrzegać ich, mówić do nich w nadziei, że Bóg przywiedzie ich do pamiętania i będą mogli się wyrwać z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia woli tego oszusta, tego kłamcy. Halleluja. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.